Witam was bardzo serdecznie z naszego nowiutkiego ryneczku. Tak, nowy rynek, nowe stare miasto. To powstało ostatnio. Dzisiaj co ja chciałbym dzisiaj zrobić? Jakieś może tramwaje, bo jednak stare miasto to myślę, że tramwaje też by fajnie pasowały. Będzie trzeba jeszcze troszeczkę tutaj zabudować tego wszystkiego oraz może spróbowałbym zrobić jakąś tą kolejkę górską tam na górę. Może być troszeczkę ciężko. Ale chciałbym spróbować. Także to wszystko już po króciutkiej informacji. Z okazji Dnia Dziecka mam dla Was kod rabatowy dający 10% zniżkę na wszystkie produkty w moim sklepiku. Także, jeśli na przykład chcielibyście kupić sobie taką szklaneczkę, dodajecie ją do koszyka, przechodzicie do koszyka. Wpisujecie sobie kod DD jak Dzień Dziecka 2022, klikacie aktywuj i zniżka 10% wam się tutaj pojawia. Kod działa tylko dzisiaj, 1 czerwca, więc wybierzcie dla siebie jakiś prezent na Dzień Dziecka. Link do sklepu znajdziecie w opisie, a teraz wracamy do odcinka. Więc zacznijmy może od tych tramwajów. Co wy na to? Myślę, że to będzie właśnie taka dobra rzecz na początek. I gdzie ja chciałbym to zrobić? W ogóle pierwsze co to zapomniałem sobie tego ustawić, okej, okay, Weźmy tutaj, oszukajmy troszeczkę, bo może jak już wiecie, ci co oglądają serię od dawna to pewnie wiedzą. Muszę to tak ustawiać, bo to coś zepsute jest i nie mamy zapotrzebowań w mieście. E, dobrze, w takim razie chciałbym mieć taką pętlę. No, tak, pętlę gdzieś właśnie pod tym dworcem, żeby jednak z tego dworca dało się jakoś tam fajnie rozjechać, czy to na ryneczek, czy gdzieś tam dalej jeszcze w dalsze okolice tego miasta. E, więc zamienilibyśmy sobie tutaj te drogi na jakieś takie drogi z tramwajem dwupasmowa droga z torami tramwajowymi. Tak, takie coś, na pewno w tym miejscu, jeszcze tak się patrzę, czy nie jakieś jednokierunkowe? Nie, myślę, że takie. Takie mogą tutaj być. Na tej głównej drodze to miejsce jest już zajęte, dobrze. Nieważne. I jakby te tory szły? Tutaj za dużo tak naprawdę nie trzeba kombinować. Dużo, dużo, no, do wyboru nie mamy, także pojedziemy po prostu główną drogą. Przejedziemy sobie pod autostradą, wjedziemy na rynek i właśnie jakby to wyglądało na rynku. Na około rynku raczej nie będę jechał tak całkiem. Zrobimy sobie jedne tory, jakoś tak tędy. Chyba, że w ogóle, na przykład, byśmy obok. No bo teoretycznie, czy chcielibyśmy mieć tramwaje tak prosto na rynku? Można by na przykład to troszeczkę tak ominąć, chociaż nie, dobra, już niech pod tą wieżę zegarową podjeżdżają gdzieś tutaj pod uniwersytet i chciałbym, żeby ta droga z tymi torami ciągnęła się gdzieś dalej, 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 na przykład w to miejsce. I tu byśmy sobie zrobili jakieś takie ładne miejsce do zawracania jakąś taką pętlę tramwajową w tym stylu. Tu oczywiście jednokierunkowe wszystko czyli i samochody, i tramwaje sobie będą tutaj mogły ładnie zawrócić. Okej, okay, coś w tym stylu. Dalej. Tu jeszcze widzę, że o czymś sobie zapomniałem. Mam nadzieję tylko, że te wszystkie niewidzialne ścieżki mi się tu teraz nie popsuły, e, które ostatnio robiłem, bo to by było słabe. Chwila, są tu jeszcze one. No dobrze, są, bo to czasem tak jest, że jak się to ulepsza, to potem e, dziwne rzeczy się dzieją. E, I jeszcze, co byśmy w takim razie zrobili, żeby tutaj jednak oni nie jeździli? Tu gdzie jeżdżą te tramwaje, to porobimy sobie pewne zakazy. Czyli zwykłych samochodów tutaj nie Chcemy. Jak będą jakieś autobusy, to niech sobie jeżdżą. Taksówki niech jeżdżą. Ciężarówek nie chcemy. Mam nadzieję, że te, które dostarczają do tych sklepów, to jednak jakoś dojadą. Yy, śmieci SOS niech jeżdżą. Okej, okay. a na tej drodze to... Halo, halo, halo. Tutaj to nikogo my nie chcemy. Tutaj to serio. Yy, nikt nie ma prawa wjeżdżać. To jest tylko droga dojazdowa do tamtego. Także takie zakazy w tym miejscu byśmy sobie zrobili. Coś, 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 coś. Yy. Czemu tu są trzy? Nie wiem, dobra, nieważne. I w tym miejscu sobie też zakażemy zwykłym samochodom i ciężarówką. Okej, okay, dobra, no coś takiego. Tak, czyli po tej stronie, żeby nie jeździli, to jest raczej przejazd dla tramwajów. Jeśli chcą jeździć, no to bardziej po tej drugiej stronie. Też, może bym wyłączył parkingi. O, przy tych drogach, w ogóle naokoło rynku to tak nie fajnie, żeby parkowali. Wiecie co? Całe to wyłączymy. Jak chcą parkować, to nie gdzieś tam jakoś dalej sobie parkują. Takie coś, czyli mamy jedną pętlę po tej stronie, mamy tutaj drugą pętlę, taką bardziej miejską. To znaczy nie, jeszcze nie mamy pętli tak naprawdę, ponieważ nie mamy tych torów. Nie mamy tych torów i sprawdźmy sobie. To ma być droga jednokierunkowa, no i robimy to raczej tak, jak to tutaj było. Tędy, 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 tak. Okej, okay, no dobra, coś takiego. Czy tu się zepsuła jakaś linia autobusowa, czy coś? Ona się powinna zaraz naprawić, przecież. I właśnie tutaj coś. Tu jeszcze. <śm> No nie, tu się muszą tak przecinać. Dobra, niech to już tak zostanie. Przechodzimy do tych tramwajów. Jeszcze będzie trzeba, oczywiście, zajezdnię zrobić, ale to poczekajmy sobie z tym. Zrobimy sobie. Chociaż chwila, właśnie. Nie, to mi, to mi ktoś pisał. Kamilo, chyba Kamilo to pisał. Jak nie, to przepraszam. Żeby to właśnie było w drugą stronę, tak? Żeby przystanek był prosto przy stacji. OK, i żeby się wtedy nie krzyżowali tutaj. Dobra, może być. Może być w takim razie w ten sposób. Zróbmy sobie. Wy tutaj się ogarniecie jakoś. Ogarnęli się bardzo dobrze. No właśnie, i to lepiej wygląda. I jeszcze jedna rzecz, którą pisaliście w komentarzach. Parking od, spod tego szpitala mi tutaj wszedł na, na chodniczek. Oczywiście, oczywiście, macie rację. Bardzo Wam dziękuję, że mnie pilnujecie. Nie zawsze wszystko zauważę. Także serio, bardzo, bardzo dziękuję Wam za te komentarze. W ten sposób to ma być. Ja chyba tak to sprawdzałem. Jak w drugą stronę, było, bo właśnie, bo ja sprawdzałem mi to pasowało, więc coś, coś tutaj musiałem przegapić. Ale dziękuję, że czuwacie. Jeszcze, 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 oczywiście, wodę jakąś. No dobrze także tam wodę. I teraz możemy chyba się zająć w końcu tą linią tramwajową. Czyli robimy przystanek w tym samym miejscu. Aha, chwila, bo to jest metro. Nie, okej, okay, dobra. Robimy przystanek w tym samym miejscu, się nie zmieści, także kawałeczek dalej tutaj niech będzie. Drugi przystanek robimy gdzieś na tej głównej drodze w tym miejscu. Kolejny przystanek na przykład gdzieś za zakrętem przed autostradą. Później gdzieś przed rynkiem. Może być przed rynkiem, tak naprawdę, żeby się może nie zatrzymywać na samym rynku. Myślę, że tak będzie dobrze. Pod uniwersytetem i gdzieś na końcu jakiś taki przystanek do wysiadania, powiedzmy, że niech będzie. Wracamy pod uniwersytet, wracamy kawałeczek za rynek, tu już naprawdę będzie blisko, a przynajmniej nie będą te tramwaje stały prosto na rynku, tu sobie robimy przed tym skrzyżowaniem i to łączymy w ten sposób. Ok, tylko że na razie jest problem, że oni za bardzo nie mają mi jak tutaj wjechać, nawet nie za bardzo, tylko po prostu nie mają jak wjechać, więc będzie trzeba zrobić jeszcze jakąś zajezdnię. Zobaczmy, jakby na przykład taka zajezdnia wyglądała gdzieś za tym uniwersytetem. Tylko, że jeśli już, to ja bym chciał mieć tą zajezdnię bardziej z tej strony przypiętą bardziej taka droga. Gdzieś tak dotąd i teraz ta zajezdnia, żeby była gdzieś tak, no właśnie, w to miejsce, coś w tym stylu. Tu się jakoś to ozdobi. O, już wyjeżdżają te tramwaje, ja bym ich nie zmieniał. One myślę, że fajne będą właśnie tak na stare miasto, takie mniej nowoczesne coś takiego, niech sobie tu jeździ. Jeśli, jeśli, jeśli chodzi jeszcze o tą drogę, to ona tu może zostać, tylko że ona nie potrzebuje tych torów. To sobie możemy zamienić w ten sposób i zobaczmy jeszcze, czy na przykład tu bym się zmieścił z takim przejazdem. Tu trzeba kawałeczek tak zrobić, kawałeczek tak i tak naprawdę tej rzeki nie, nie uszkodzimy. Ok, więc niech tam taki przejazd drogowy też będzie. Jeśli chodzi o dokończenie tego jeśli chodzi o dokończenie tego, to ja teraz potrzebowałbym, to na pewno nie jest to, to nie jest to. Potrzebowałbym właśnie tych takich małych drzewek. Czy to są te? To chyba są te. Zaraz sprawdzimy, jakby to w linii wyglądało. Tak, 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 to jest to. Tylko z tego, co widzę, to one by były troszeczkę bliżej siebie, jednak. Coś, coś w tym stylu, pokażcie mi to. Spróbuję to tu po prostu. Yy, Troszeczkę dalej, no mniej więcej, mniej więcej coś takiego, może 850. Ok, 850. Yy, stąd teraz sobie to jakoś wyprowadzimy. Tak dotąd, i nie wiem, czy tu jeszcze jakiś jeden by się nie przydał. Do tego, oczywiście, tą anarchię drzewną sobie włączę. Tutaj coś wciśniemy. No, i myślę, że fajnie ta zajezdnia będzie wyglądała. Ok, za uniwersytetem może tam jakoś bardzo hałasować nie będą. Super. Wyłączę tą anarchię, żeby mi tutaj nie przeszkadzała w żaden sposób. I widzę, że te tramwaje już tu jakoś powoli, powoli się rozjeżdżają. Na razie raczej zbyt wiele chętnych nie ma, ale zobaczmy na przykład na ten tramwaj tutaj. No, 37 pasażerów i patrzcie się, ile ludzi czeka na przystanku. Super. Full, full, zapchany. Full, zapchany. Ten autobus, no właśnie, tu będzie musiał czekać, jak tramwaj stoi, co nie jest może takie. Co nie jest, może, takie idealne. Ja bym to jednak zamienił. Wiecie co? Zrobimy sobie tak, że ten przystanek autobusowy tu na chwilę przesunę. Tramwajowy. Hmm. Chodź tutaj, chodź tutaj. Tramwaj idziesz tu, pod samo wejście, a w takim razie autobus przesuniemy tu dalej. No tak, bo autobus jednak zjeżdża do zatoczki, a tramwaj stoi na środku drogi. To mi i tak będzie musiał czekać, co nie? Czy tu jest jeszcze jakaś jedna linia? Nie, tutaj zatoczka dalej została. Dziwne, dobra, to się może jakoś. To się jakoś może ogarnie. No. Dobra, bez znaczenia, zostawmy to w ten sposób. Zostawmy to po prostu w ten sposób. Czyli oni sobie tam jakoś będą jeździć, w końcu te okolice będą miały tramwaj. Jeśli chodzi o jakąś drugą linię w przyszłości, to ja myślę, że ona by poszła gdzieś na przykład stąd, tutaj, tą drogą. Gdzieś by tu wjechała, kawałek by na przykład wspólnie jeździły, potem gdzieś tu by to odjechało, i przejechałyby sobie te tramwaje wtedy tam na drugą stronę. Ale na razie myślę, że ta jedna linia nam tutaj wystarczy. W takim razie mamy teraz do wyboru: albo zaludniać tą strefę, albo zrobić tą kolejkę górską. I wiecie co? Ja chyba jednak wcześniej zrobiłbym tą kolejkę górską, bo, bo tutaj brakuje nam troszeczkę tylko ludzi. Żeby ten park osiągnął kolejny poziom. Także zróbmy może, żeby im tam łatwiej było docierać. No niby są te autobusy, ale jeszcze niech mają tą kolejkę górską. Niech ci co już tutaj są, niech zaczną tam jeździć, a potem zajmę się tym zaludnianiem jeszcze tych stref. Więc uwaga, uwaga, to będzie pierwsza kolejka górska na tej serii. I ja w sumie tego zbyt dużo nie robiłem. Gdzieś tam, no na tej drugiej serii była. Raz, raz czy dwa tego użyłem, więc, więc doświadczenia może wielkiego nie mam. Końcowy przystanek na pewno będzie potrzebny i jego się umieszcza przy drodze w ogóle. Wcześniej to ja chciałbym zobaczyć, jak my tutaj w ogóle wiedziemy. To jest możliwe, co nie? Jest możliwe, ale chyba niezbyt realistyczne. Z drugiej strony, w sumie to jest kolejka górska, więc. Nie no, myślę, że jak najbardziej. Jak najbardziej. Coś takiego może być. Można by jakiś slalom robić, ale czy slalom na czymś takim jest potrzebne? No nie, Lina naciągnięta i niech sobie wjeżdżają. Myślę, że tak będzie dobrze w tym miejscu. I w takim razie gdzieś wejście zrobiłoby się. Hmm. Czy przy tych cmentarzach tu by się gdzieś podchodziło, żeby wsiąść na tą kolejkę? Zaraz zobaczymy. Końcowy przystanek. No on by musiał być gdzieś, gdzieś na przykład tu. Tylko słabe jest to, że muszę ją umieścić przy drodze. Czyli wcześniej coś już tu musi być może nie polną, ale bardziej coś takiego. Spróbujmy to gdzieś tu wcisnąć przy tych torach. Postawmy sobie teraz taki przystaneczek. W tym miejscu, no tu by się gdzieś za tymi cmentarzami, o, na przykład tędy gdzieś tam przejeżdżało. Na taki zakątek. I teraz czy to się niepoprawny kształt, no właśnie, bo to jednak będzie trzeba jeszcze troszeczkę przesunąć. To, to by musiało być jakoś tak, strasznie ciasno tu. Chyba, że jakoś w tym miejscu tu by się tak lekko zakręcało. Hmm, to mi się nie podoba. To mi się nie podoba. Yy, a gdyby bardziej to z tego miejsca zrobić, bardziej gdzieś stąd. O, żeby to tu było na przykład, byłoby to wtedy jakoś równo. czy równoległe do torów. Takie coś. Może jakaś ścieżka, jakiś tunel, też żeby się ze stacji prosto dało wyjść. Tylko jeśli takie coś by było, to zupełnie inaczej trzeba by te liny zrobić. Bardziej, bardziej jakoś tędy. No, może być, może być. Nie musi być jakby prosto nad tymi górami, tak? To już jest totalnie bez znaczenia. Tu się gdzieś nie zahaczą, nie zahaczą. okej, okay, no tak się właśnie zastanawiam, żeby to fajnie wyglądało. Ok, wybórzmy to, wybórzmy to. Wybórzmy to i wybórzmy to. Zaczynamy od nowa. Zaczynamy od nowa, bo chciałbym tutaj jakąś równoległość złapać. Czyli, żeby jednak ta droga szła sobie w ten sposób. Tutaj taka droga za torami. Coś takiego i fajnie byłoby ją mieć połączoną właśnie gdzieś tamtędy, także tutaj zrobiłbym sobie kawałeczek równoległy jeszcze i wykorzystam znowu to stąd dotąd, tylko ja bym chciał to mieć w drugą stronę, tak? Czym to zrobimy? Minusem, ok minusem. Na drugą stronę nie przejdziemy? Tab, okej, okay, tabem to się... co? Aha, bo ja pod tabem mam. A, ja mam pod tabem tryb pierwszoosobowy. Yy, to będzie słabo. Nie ma innych przycisków. Do tego yy, naciśnij tab. Hmm. Control tab. Nie, 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 nie. Dobra, to ja tego tak nie zrobię, bo mam tryb pierwszoosobowy pod tabem. Się zastanawiam, czy ja coś teraz z tym zrobię. <śmianic> Słabo. Dobra, mniejsza z tym to nie musi być aż tak równoległe. Będę musiał się pobawić, poustawiać sobie, może te przypisania klawiszy troszkę inaczej. W sumie, my to możemy zrobić przecież tak, że tutaj szłaby sobie taka równoległa druszka, o w tym miejscu, i teraz z tego co widzę, to powinno zadziałać tak, że jeśli zrobimy sobie tutaj zakręcik stąd dotąd. No, to i tak będzie równoległe, ok. A w tym miejscu i tak musimy troszeczkę sobie przejechać na bok, żeby ominąć ten cmentarz. Także robimy taki dosyć ostry zakręt, omijający ten cmentarz. Jeździmy sobie pod tymi torami dalej, tak, 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 tak. tak. I gdzieś do tamtego skrzyżowania, Coś, coś w tym stylu. To jeszcze bym na przykład w ten sposób zrobił, ok. Czyli jak ktoś chce dojechać tam na stację kolejki, to przejeżdża sobie tędy, pod torami, obok cmentarza, taką właśnie drogą, nazwijmy to, donikąd. I przy tej drodze donikąd, to znaczy nie, nie donikąd, ale do stacji kolejki, nie przystanek, tylko takie coś. Takie coś, i w ogóle sprawdźmy, bo może ja to. Hmm, tak się jeszcze zastanawiam, żeby to jakoś ciekawie szło, może tak bardziej pod kątem czy coś, ale to wtedy strasznie tam by wyszło. Chyba, że gdzieś stąd, i bardziej pod tamtym. Nie, to chyba trzeba zrobić po prostu na wprost. Nie będę kombinować. Yy, możecie ewentualnie jeszcze jakieś swoje pomysły pisać, no to najwyżej to jakoś zmienię. Yy, ale na razie, na razie myślę, że tak to zrobię i już to zostawimy, bo za dużo tutaj kombinacji. Yy, wyprostujemy sobie. Aj, czemu ja to przesuwam? Nie wyprostujemy, tylko zrobimy sobie taką prostą drogę jeszcze stąd. Yy, tutaj w takim razie postawimy sobie taką stację tej kolejki. I teraz stąd trzeba będzie wjechać gdzieś tak do tego miejsca. Pokażcie mi to teraz. No, okej, okay, jedziemy po prostu na górę jak najbardziej. No, i jeszcze tędy teraz podjedziemy sobie do tej stacji końcowej. To już jest taka końcóweczka. Tu można by jeszcze może minimalnie ten teren wygładzić, żeby serio było troszkę więcej tej przestrzeni. Ok, coś, coś takiego. Żeby to nigdzie nie zahaczało. Już jeżdżą, fajnie. Już jeżdżą. A tu będzie teraz Ło. No, to się samo zrobiło, samo się wycięło. A tu jest stromy zjazd. Ale fajne, nie no, to jest, to jest ekstremalna kolejka. Powiem tak, jak chcecie dojechać po prostu bez żadnych zbędnych stresów, to jedźcie autobusami. Tamtędy, tam tamtym slalomem. A jeśli chcecie się zabawić i czy to wjechać tu, czy potem zjechać po czymś takim, no to ten, to tutaj będzie dodatkowa atrakcja. Yy, Okej, okay, więc teraz, 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 jeszcze, bo stąd sobie już dojdą do tego parku. Co nie, gdzie tu jest wejście do parku? Wejście do parku jest w tym miejscu, także tu nic nie potrzeba. Żadnych autobusów, niczego. To już jest do przejścia pieszo, tędy, tędy, tędy i do bramy. Także do parku sobie tam łatwo dojdą. Jeśli chodzi o to, to to jest tak yy, strasznie na uboczu. Więc żeby to nie było aż tak na uboczu, to zrobimy sobie tutaj jakieś takie przejście, tylko jeszcze wcześniej, zanim przejście, to może ja bym, żebym mniej więcej widział jak to ma wyglądać. Postawimy sobie tu parkingi, no właśnie, bo to będzie też działać w ten sposób, że ludzie z miasta, czy tam gdzieś z daleka, mogą sobie podjechać i zostawić samochód tutaj na dole. Pojechać kolejką? I do parku już pieszo, także kto chce, to wjeżdża na górę prosto swoim samochodem idzie do parku, ale jest też druga opcja, czyli zostawiasz samochód w tym miejscu i jedziesz tam sobie i. I idziesz już pieszo do parku, także hmm, może nie za dużo po tej stronie, to sobie damy. Po tej stronie, okej, okay, dwa takie parkingi tak naprawdę powinny wystarczyć. I żeby jeszcze mi ci ludzie nie musieli jakoś tak strasznie daleko tam chodzić, to teraz właśnie zrobilibyśmy sobie to przejście tutaj podziemne, tak? Przejście podziemne. Do tego miejsca ono by tutaj się kończyło. Yy, w tym miejscu chciałbym mieć minus 12 metrów przejdziemy sobie dotąd, i tutaj gdzieś wyjdziemy na powierzchnię. Coś takiego, to znaczy, no, no nie coś takiego, bo teoretycznie no nie to musi być troszkę wcześniej. To musi być troszkę wcześniej. Też strasznie ciasno się teraz tu zrobiło, że ten chodnik im tak zabrałem, także to nie może tak być. Yy, to musimy. Bardziej przesunąć, żeby zostawić troszkę miejsca na chodniku, gdzieś tak na przykład do tego miejsca. Zejdźmy sobie z tym pod ziemię. To gdzieś tak dotąd, i to chyba musiałoby w takim razie iść troszeczkę dalej. Dotąd gdzieś. I tutaj po drugiej stronie. To znaczy, to może iść sobie tam już w ten sposób pod ziemią. Ewentualnie na jakimś. No, na jakimś takim zakręcie to już bez znaczenia, tak naprawdę. Yy, jeszcze, jeszcze, jeszcze pokażcie mi to. Ten słup trzeba by troszeczkę przesunąć. No, może on tu troszkę wystawać, ale bez przesady. No właśnie, coś takiego. Wtedy i jest ten chodnik, i się da tam wejść, tak troszeczkę na uboczu, ale to nie przeszkadza. Wchodzimy sobie pod ziemię, przechodzimy tam jakoś naokoło i wychodzimy w tym miejscu, jest dosyć łagodnie, nie powinni mi na to narzekać. To możemy sobie jeszcze nawet troszeczkę cofnąć i stąd, żeby troszeczkę ładniej wyglądało, to zrobimy sobie takie coś. OK. Yy, tu mi się coś jeszcze nie podoba z tym. Okej, okay, dobra, troszkę niżej, troszkę niżej. I już nam tu pięknie ludzie chodzą. Będą mogli z tego korzystać. A widzę, że chętnych troszeczkę nawet jest. Yy, 72, no tak, a tak naprawdę gdzie oni tam jeżdżą? Teoretycznie, może się okazać tak, że oni jeżdżą tam, żeby się przesiąść na autobus, który jedzie do któregoś sąsiedniego miasta. No ale to już jakby. Albo na helikoptery. Tak, tak, tak. Oni też jeżdżą tędy na wycieczki helikopterowe. Czyli tu sobie przychodzą, wjeżdżają na górę i lecą helikopterem tam, 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 tam do miasta. No, też, też jakieś połączenie. Możliwe, że znaleźli krótszą drogę, jakąś alternatywę. To co? Zostawiamy to na razie. Jeszcze tylko, może na szybciutko zobaczę 426. No, ten park za chwileczkę dosłownie już, już się powinien nam, tu, nam tutaj rozwinąć i będzie można go jakoś tam rozbudowywać w przyszłości. Ale w tym momencie to my mamy problem z brakiem wykształconych pracowników. Czyli trzeba by dołożyć troszeczkę więcej mieszkańców. Jest też problem z transportem dla zmarłych mieszkańców. Gdzie ja mam najbliższe krematoria? Najbliższe krematoria to chyba były gdzieś tutaj. No właśnie, także. Coś jeszcze bym podostawiał. Cztery krematoria w jednym miejscu, tu i będą jakoś może lepiej troszeczkę tą okolicę obsługiwali. Mieszkania, mieszkania w takim razie, których jeszcze po tej stronie nie ma. Może nie całe, ale stąd chciałbym na przykład do tego miejsca przy samym szpitalu sobie jakoś to jeszcze wyciszymy. Tutaj dobrze wszystko. Jakiś koreczek? Nie. Okej, okay, dobra. To jakoś działa. Dalej, w tym miejscu całe to w mieszkaniach oczywiście. Gdzie jeszcze na pewno mieszkania? Tu może być lekki hałas, aż sobie to sprawdzę. Tak, nawet nie tyle lekki, tylko po prostu hałas. Tu wszędzie, jak już coś to ewentualnie jakieś takie miejsca pracy. Yy, może jakieś na przykład jeszcze sklepy, coś w tym stylu tutaj pod szpitalem też, powiedzmy, że jakieś sklepy mogą być. Yy, Okej, okay. przy uniwersytecie. No to fajnie byłoby, żeby te biura jednak były. Także troszeczkę tych kamieniczek, na przykład dotąd, yy, cały uniwersytet, tak naprawdę, to znaczy może nie cały. Yy, tutaj, żeby się wyciszać, ewentualnie w tym miejscu. A tu jeszcze na przykład jakieś sklepy za uniwersytetem? Pewnie, tak może być. Yy, tak może być. Yy, mam nadzieję, że tu wszędzie jest woda. No, prawie wszędzie. Tu trzeba jeszcze rurę na rondo doprowadzić. Yy, tędy, tędy. I tu się połączymy. Dobrze. Coś, coś w tym stylu. Gdzie jeszcze w takim razie chcielibyśmy mieć te mieszkania? Zobaczmy sobie znowu na poziom hałasu. No jak już coś, to te mieszkania mogłyby być na przykład gdzieś tak dotąd. A jeśli chodzi o ten las i o tą rzekę, to nie chciałbym tu nic wielkiego. Raczej takie coś na dwie krateczki. W ten sposób. A tutaj mam nadzieję, że ta ściana zbiór jakoś chociaż troszkę nam to wyciszy. Tutaj... Po tej stronie tu mogą być jeszcze mieszkania, pewnie. To nie jest aż taki wielki hałas. W tym miejscu może jakieś małe sklepy, gdzieś tak dotąd, taki zakątek handlowy. Tu już jest w miarę cicho. Tak, tu już myślę, że jest wystarczająco cicho, także całe to na zielono. Przy tej głównej drodze myślę, że też mogą być kamienice mieszkalne. Ok. Za tą policją jest tu jeszcze troszeczkę miejsca. się tak zastanawiam, czy czasami nie zrobić. Tutaj czegoś takiego. To może sobie dajmy kawałeczek dalej. I jeszcze na przykład jakaś taka droga w tą stronę. No, coś w tym stylu. Żeby tego więcej było, a jeśli chodzi o to, to tu można by nawet jakiś przejazd zrobić. To nie, to nie będzie taki głupi pomysł. Stąd, może zacznijmy, stąd będzie prościej. Tą linię pomocniczą bym chciał, coś nie za bardzo to działa. 179,9. Ok, niech będzie. No i będzie jeszcze jeden przejazd, tylko te słupy. Hmm. Te słupy trzeba by troszeczkę przesunąć, bo nie wiem, jak dla mnie to one są w złym miejscu. Yy, tak i tak będzie dobrze. Powinno być dobrze. Okej, okay. także jeszcze jeden przejazd łącząc yy, te dwie części tego miasta, no bo przypominam, zakładamy, że kiedyś nie było tej autostrady, tylko przecięli autostradą po prostu to miasto. Także. Załóżmy, że przy autostradzie, to znaczy, że wszędzie kiedyś były pewnie małe domki, więc przy autostradzie już nie zamieniali tego. Na jakieś kamienice, a tam dalej to się już to jakoś rozrosło. Nie wiem, jakąś taką historię tutaj próbuję do tego wymyślić. No bo jakoś muszę wytłumaczyć, że mamy autostradę przez środek Starego Miasta. No, no kiedyś jej musiało nie być. Ewentualnie szła tutaj jakaś po prostu większa droga. No, coś takiego, coś takiego. Tu jeszcze jakieś takie rezydencje. No, to może być tak naprawdę dosyć bogata okolica. Tu nie muszą być jakieś super małe domki, tylko właśnie jakieś takie bardziej rezydencje. Po tej stronie, po tej stronie, co byśmy tu zrobili? Może gdzieś za tą szkołą, na przykład tędy, jakąś ścieżkę, w ten sposób, ok. Dalej, jeszcze ścieżkę można by zrobić tak naprawdę tutaj to znaczy, ścieżka to powinna być chyba nawet naokoło tej szkoły, co nie? Wyburzmy sobie to może, bo troszeczkę inaczej bym to chciał. O, dotąd ścieżkę, nawet tutaj, niech oni przez ten teren szkoły idą, żebym już tamtych domków nie psuł. Coś takiego, i tu by można jeszcze zrobić coś takiego fajnego że też jakaś, właśnie taka miejska ścieżka pod tą autostradą. Tędy, tędy zawsze to jakiś skrót będzie dla tych mieszkańców, no i znowu niestety, ale trzeba dom komuś wyburzyć. Dajmy tu jakieś takie kratki, no i będą mieli jakąś tam alternatywną trasę, też nie wszyscy będą mi tą główną drogą chodzili. No, i jeszcze można by pomyśleć o czymś tak naprawdę tu, tylko że tu już jest dosyć ciasno. Jeśli chodzi o takie ścieżki, a może dla ścieżki nie chciałbym już modyfikować tej autostrady. Chociaż tak naprawdę ten fragmencik, to on i tak jest w takim dołku. To by mogło być... No tak, ten fragment to mógłby być nawet na jakimś wiadukcie. Yy, cała autostrada. No nie, dobra, dobra, dobra. Robimy, robimy, robimy to tak. Robimy to w ten sposób, że... Yy, tutaj, raz, dwa, trzy, całe to. No tak naprawdę dotąd. Niech to sobie będzie na wiadukciku. Tutaj niby... Hmm. Dobra, niech to tak zostanie. Ten punkcik, on, on może być wysoko, co nie? Bo tu zjeżdżamy na dół niepotrzebnie, a potem z powrotem do góry. Także ja bym to dał nawet na takiej wysokości. Takie coś. Tu się w razie czego jakaś ścieżka zmieści. Nie zmieści się jeszcze wyżej. To niech sobie nawet tu będzie. Teraz robimy wygładzenie. Robimy wygładzenie z tego miejsca do tego miejsca. Może nawet dalej, to znaczy niebo. Taki punkcik od razu zjeżdżający z autostrady powinien być na wysokość autostrady, co nie? I teraz dopiero, z tego punkciku, do tego skrzyżowania robimy wygładzenie. I teraz, jeszcze raz, z tego skrzyżowania, gdzieś tak naprawdę dotąd, możemy sobie to. Wygładzić możemy, a da się to cofnąć. Tak, Ctrl zatem raczej nie. Yy, no teoretycznie mogłoby być. No, praktycznie też może być. Yy, tu jest tego troszeczkę dużo. Raz, dwa, trzy, cztery. To wszystko musimy złapać i obniżyć, nawet tego więcej jeszcze jest. Raz, dwa. Ok, sześć takich było, to sobie obniżymy to nie gdzieś tam będzie. To sobie teraz jakoś tędy idzie dosyć gładziutko. Jeśli chodzi o was, to wiecie się i tak tu mieścicie tam już na latarnię, no to nie zwracam aż takiej uwagi. No i jeszcze jedna rzecz, która nam tutaj została, to będzie przejazd stąd, gdzieś tak. Dotąd. Ok, dokładnie. Dokładnie coś takiego, tylko że tutaj znowu jest teraz sytuacja taka. Którą musimy naprawić. Raz, dwa, trzy, cztery, nie wiem czy, okej, okay, chyba nawet pięć zaznaczyłem i jeszcze to sobie troszeczkę obniżymy. ok czyli tu jest taki wiadukt oparty na tej na tej takiej skale, tu sobie tak przejeżdżamy, no i jest dobrze. Drogi raczej tędy nie zrobię, to znaczy mógłbym zrobić, nawet mógłbym zrobić drogę. Wiecie co? Myślałem tylko o ścieżce, ale tak naprawdę chcemy, żeby to miasto było skomunikowane, żeby to wszystko było połączone, a nie tak bardzo rozłączone tą autostradą. Także tutaj nie będzie takie głupie zrobienie drogi, tylko żeby tu zrobić drogę, to po pierwsze ona będzie musiała iść troszeczkę, troszeczkę głębiej. Troszeczkę głębiej, i troszeczkę slalomem, ja nawet nie wiem, czy ona stąd powinna wychodzić. Czy nie, kawałeczek dalej, tu mamy troszkę więcej miejsca. Co nie, tu, tu by przeszło dosyć ładnie to prosto. Chyba, że stąd jakoś, ja to, ja to kliknę tak, dobra? Ja to kliknę tak, i teraz ewentualnie będziemy próbować zrobić coś, żeby, żeby to działało tak jak powinno. Co tu musimy zrobić? Zaznaczyć sobie ten punkcik oraz zaznaczyć sobie na przykład ten punkcik i całe to, z całym tym zjeżdżamy pod autostradę, z tym sobie zjeżdżamy pod autostradę, tak żeby to tam na jakiejś bezpiecznej wysokości sobie przechodziło, czyli mniej więcej. Wejdę tu może jeszcze tym trybem dla pieszych, czyli mniej więcej coś takiego. Tak, to jest jak najbardziej bezpieczna wysokość. Z tym już nie trzeba nic robić. Co jeszcze trzeba zrobić? To na pewno przesunąć ten filar. On kawałeczek tutaj musi zejść z tej drogi. A tak ogólnie, no to chyba jest dobrze. Możemy sobie jeszcze drzewka przesunąć. Ładnie to tam zjeżdża. Po tej stronie też raczej jest ładnie. Także, żeby teraz było jeszcze ładniej. To będzie trzeba zrobić coś takiego, że tu bym gdzieś dodał punkcik w to miejsce. Wygładzenie bym zrobił do niego, a nie do tego, żeby to serio było jakoś bardziej łagodne. Tu sobie w takim razie zjeżdżamy. Myślę, że jak najbardziej ta, ten kąt zjazdu tutaj będzie ok. No i teraz jeszcze trzeba zrobić stąd. Myślicie, że dotąd będzie ok? Jak najbardziej, jak najbardziej. Czy tamto nie jest czasami za głęboko? Ja bym jeszcze zrobił tak, że zaznaczę sobie, bo tylko ten punkt jest tak głęboko, co nie? Wejdziemy tu sobie. Wejdziemy tu sobie w ten sposób i to nie musi być aż tak głęboko. To mogłoby być gdzieś tu, co nie? Będzie. Będzie. Jak najbardziej będzie. Jeszcze raz w takim razie. Jeszcze raz sobie to wygładzimy. Stąd. Yy, dotąd Enter, OK, dużo łagodniej, niech sobie to idzie, i z drugiej strony jeszcze raz, yy, czyli, czyli, czyli. Który to był punkcik? Chyba ten. Chyba, czy nie. OK, dobra, coś, coś takiego. Yy, to jeszcze, oczywiście, trzeba jakoś wygładzić. To jeszcze trzeba wygładzić, tak, 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 tutaj, żeby tego jakoś tak bardzo nie było. Widać, że to jest takie nierówne. No, może być taki dołek pod autostradą. Mam tylko nadzieję, że mi tego wodą nie będzie zalewać, ale to już nie zwracamy uwagi na takie rzeczy. To sobie jeszcze wygładzę. No i mamy ładny przejazd. No, czyli z planu, że miała być ścieżka, zrobiło się jeszcze lepsze połączenie tych dwóch części miast. yy, miasta. Jedno miasto, a dwie części, bo, bo rozdzielili. W tym miejscu nie, 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 tutaj już raczej kamieniczek bym nie chciał, tu jak coś to właśnie takie jakieś rezydencje w różnych kształtach na przykład, coś w tym stylu. Tu może być dotąd, zobaczymy, tam może gdzieś dalej kamienice przy tej drodze zjazdowej. A czemu nie, też coś może stać, jakieś takie właśnie pojedyncze. Pojedyncze domy. Przy skrzyżowaniu, no to pewnie jakieś sklepy, okej, okay, tak, tak, tak. Tu może być troszkę więcej, na przykład ludzi, także sklepy, jak najbardziej. Gdzieś tu jeszcze na tym zjeździe jeden, drugi sklepik, no i będzie, no i będzie jakoś. Jakoś to powinno działać. Okej, okay, super, super, super. Yy, pokażcie mi z czym tu jeszcze teraz są problemy. Brak wykształconych pracowników, ale to już nie jest taki wielki problem jak przedtem, także troszeczkę się tutaj yy, troszeczkę się tutaj kształcą, mam nadzieję, w tym uniwersytecie. Trzeba by tu przygotować jeszcze jakieś miejsca, właśnie tu się jakieś biura pomieszczą, i myślę, że tak samo po tej stronie pomieściłyby się jeszcze jakieś kamienice mieszkalne. Dotąd gdzieś, tutaj i w to miejsce. Jak najwięcej właśnie tej siateczki, jak najwięcej tutaj tego chcemy i wtedy to całe może być na zielono. To całe może być na zielono. Gdzieś tak dotąd, yy, tu jeszcze trzeba by się wyciszyć od tego. Tą strefę już robimy całą taką biurową, tu może całego lasu nie będę psuł. Yy, tutaj tak, i może jeszcze na tym brzegu coś, jakieś takie pojedyncze kamienice, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. tego już nie chcemy łączyć. Tu raczej zrobimy sobie po prostu jakąś taką ścieżkę, jakieś przejście do tej głównej drogi, żeby na ten przystanek tramwajowy można było podejść. Czy ja bym coś chciał na tym rondzie, bo to rondo. To ono teraz jest takie strasznie puste, co nie? I tu w ogóle okolice tego ronda. Także do samego ronda myślę, że możecie się budować. A jeśli chodzi o rondo, to ja myślę, że tu by trzeba jakoś to pięknie ozdobić. Takie właśnie zakończenie miasta, bo tu już nie robimy żadnego mostu czy coś. Nie, 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 to jest, to jest koniec w tym miejscu. I to by było fajnie właśnie jakoś tak ozdobić. Na przykład właśnie trzy takie drzewka, do tego na przykład jakieś takie te ładne trawki. Yy, tak, 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 tak. Okej, okay. coś takiego, coś takiego. Może kamyczków nie będę dawać, ale na przykład, jeszcze może takie wyższe drzewa. Ten jest za wysoki. Ja bym chciał, może, troszeczkę niższy. O, coś takiego. No, 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 chociaż nie wiem, czy te drzewa są takie super piękne. Może jeden taki tylko. Jedno takie drzewo gdzieś na przykład tam w rogu. ok coś, 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 coś takiego. I jeszcze na przykład ten nie. Yy, takie krzaczki, a mogą być jeszcze tutaj pomiędzy, żeby jak najwięcej właśnie tego zielonego tu było. Yy, tu jest jeszcze troszeczkę pusto, to sobie tak zróbmy tędy, tędy. Ja bym to w ogóle jakoś ogrodził, żeby mi tam nie wchodzić żeby to ładnie wyglądało źciąż chwila ogrodzenie nie dobra może nie będziemy tego ogradzać, bez przesady yy, niech niech no nie no nie będą tam wchodzić nie będą raczej nie miejmy taką nadzieję yy, jeszcze mogę zrobić ścieżkę co nie jeszcze na przykład ścieżkę gdzieś A, taką żwirową chyba nawet yy, taką żwirową ścieżkę gdzieś jakoś tędy tutaj do tego no bo jednak tam kawałeczek dalej jest przystanek także niech jakoś tutaj łatwiej będzie przejść yy, no i myślę że z tej strony też pewnie chętnie by by chcieli sobie chodzić prosto z tego przystanku, tu gdzieś, yy, praktycznie nad samą wodą. No i tu gdzieś, tak, gdzieś tu. Yy, to mi się troszkę nie podoba. A nie, już się naprawiło. Okej, okay, super, dobra. To już nie będę może pchać tędy ścieżki. Chociaż może, może coś tu się jeszcze zmieści. Yy, a może być nawet <laughs> na takim mostku. Zaraz zobaczę, zaraz zobaczę, czy to ma sens. Taki mostek, no tak, bo tu już ta ziemia się tak troszeczkę zapada, tylko że w takim razie ja bym ten mostek zrobił jeszcze raz, jakoś równiej. E, jakoś równiej, żeby to szło, czyli co, gdzieś z tego miejsca. E, chwila, ten mostek, tak, ten mostek, o. Gdzieś tak stąd, dotąd. I tutaj na ziemię, okej. Okay. Przesuńmy sobie to jeszcze troszeczkę, żeby tam do wody tak nie wchodziło. Dajmy sobie to jakoś troszeczkę niżej, Ok. Ten środeczek nie musi być tak wysoko, ale może być tam minimalnie podniesiony, żeby też jakiś taki klimacik był. Także tędy się da przejść. No i co? No i robimy. Dobra, robimy już. Jak już całe, to całe. Ci też, żeby tu sobie mogli jakoś spacerować do tego miejsca. Te wszystkie narożniki, także z każdego miejsca powinien być właśnie takie wejście na tą ścieżkę. Żeby sobie można gdzieś tam właśnie w dalszą część miasta, niekoniecznie głównymi ulicami pójść, tylko jakoś tak bardziej nad tą rzeką. Gdzie jeszcze? Jeszcze myślę, że stąd, jakoś dotąd i tutaj sobie to połączymy. I co? Jeszcze jedna ścieżka. Dobrze, niech wam będzie gdzieś przy tej pompie wodnej, coś takiego. I moglibyśmy na przykład. Hmm, tu są te słupy, co nie? I tu już troszeczkę nisko jest. Będzie trzeba się schylać. Także przejdźmy może bardziej tędy yy, gdzieś w te okolice. Yy, przy torach. O, coś, coś takiego. I jeszcze tędy na przykład w okolice tego cmentarza. Także będą, będą fajne tereny na spacery. Jeszcze na przykład stąd. Dotąd. Ok, nic się tam nie zepsuło. Mam nadzieję, że nie. No dobrze, chyba tyle, chyba tyle na dzisiaj. Zrobiłem wszystko co chciałem, zrobiłem tramwaje, zrobiłem, zrobiłem zaludnienie większe, zrobiłem. Tu jeszcze wiadomo, troszkę jest, ale tu tym się zajmiemy następnym razem. No i kolejeczka też jest, ludzie sobie tutaj dojeżdżają i mam nadzieję, że te 20 osób już do następnego razu przyjdzie i będziemy mogli się zająć rozbudową tego parku. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Jeśli podobał się Wam on, to możecie zostawić łapeczkę w górę, zerknijcie też do. Mojego sklepiku, jeśli chcecie mieć jakieś fajne rzeczy związane z kanałem, dzisiaj 10% taniej, jak oglądacie to 1 czerwca 2022 roku i słyszymy się następnym razem. Cześć, cześć!